Witam serdecznie na kanale Śląskiego Biznesu. Moim i waszym, drodzy internauci, gościem jest Robert Siejka, człowiek, o którym być może nigdy w życiu nie słyszeliście, a jest to człowiek, który ma pod sobą firmę, która jest jednym z największych producentów gier w Polsce, firmę The Farm 51. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry panu, dzień dobry internautom. Panie Robercie, pana branża dosyć wdzięczna, fajna. Ona prawdopodobnie przeżywała renesans teraz popularności w czasie pandemii. Podejrzewam, że i pan dużo więcej czasu spędził na graniu. Czy się mylę? No trochę tak, aczkolwiek miałem inne zajęcia, które równie mocno mnie angażowały. Niemniej tak, zdecydowanie. Czas poświęcony na granie w tym okresie był trochę większy niż to normalnie, w normalnym czasie jest. To w co pan grał? W swoje tytuły czy w jakieś inne? Nie, no zdecydowanie. WW3, bo to jest tytuł, który w tej chwili wzbudza emocje, a poza tym no, emocjonalnie jestem związany też z tym tytułem. W związku z tym grałem w WW3. Dobrze. Farm 51. Dwa lata temu Forbes opublikował takie zestawienie największych deweloperów gier w Polsce i tam oczywiście można powiedzieć, że pierwsze trzy miejsca to okupowały te firmy największe, czyli CD Projekt czy tam Techland. Natomiast Farm 51 znalazł się na szóstym miejscu i z tego, co wyczytałem i wywnioskowałem, jest to najwyższe miejsce, jeżeli chodzi o deweloperów pochodzących z województwa śląskiego. Wówczas wartość waszej firmy Forbes oszacował na 178 milionów złotych. Niech pan powie przez te dwa lata, co się zmieniło, jak to wygląda, jeżeli by pan mógł powiedzieć o pozycję firmy, o jej wartość. Wie pan co, to jest... Tak w ogóle, no, może wielkiej wagi nie przywiązuje do wszelkiego rodzaju rankingów. Bo cóż, jakie kryterium przyjąć do wyceny? Można jednym z kryterium jest wycena giełdowa. Ale teraz patrzmy się, co się dzieje na rynku. Czyli weszło bardzo dużo podmiotów, które tak naprawdę, których to jest obietnica. Czyli na podstawie obietnicy, na podstawie tego, że rynek jest w tej chwili bardzo modny, uzyskały kapitalizację dużo większą niż Farm. Pewnie to będzie zweryfikowane. Może nie, u części firm pewnie tak, u części nie, ale mam kłopot z takimi rankingami. Znaczy, jeśli chodzi o doświadczenie, o to, czym możemy się pochwalić, jakie tytuły wydaliśmy ogólnoświatowe, to uważam, że na Śląsku z pewnością jesteśmy wiodącą spółką. Nie chcę określać miejsca, bo to jest kwestia skali, kryteriów, różnych rzeczy. Więc raczej unikam takich stwierdzeń, że jesteśmy numer jeden, czy też numer dwa, czy pięć, czy osiem. Nie ma to większego znaczenia. Jeśli chodzi o rozwój na przestrzeni tych dwóch lat, zmieniło się wiele. To jest dla mnie dużo bardziej interesujące, czy też dużo bardziej wiążące, bo choćby na przestrzeni tych dwóch lat, no to zarówno zespół, jak i to, co udało się z tytułem WW3, czy też Chernobylite zrobić, no to jest dla mnie to jest sukces. Proszę podać wobec tego parę cyfr, bo one zawsze przemawiają ludziom do, czy też twardych danych, bo one to tak najbardziej przemawiają do wyobraźni. Gdyby właśnie mówić chociażby o tych dwóch tytułach gier. No tak. Więc jeśli chodzi o WW3, to jest tytuł, który premierę Early Accessa miał w 2018 roku i w zasadzie w pierwszym miesiącu. Ja już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, w którym to było momencie, czy to było tam, nie wiem, 14 dni, czy 20, ale w każdym razie no, w pierwszym okresie jako early access zwrócił koszty produkcji. Niesamowite. I to jest, to,
to jest gra, która właśnie, no, czyli we wstępnym dostępie, ona nie była, to nie była skończona gra. To była gra, która, którą chcieliśmy rozwijać wraz ze społecznością graczy. No ale tak się stało, że w ciągu miesiąca odzyskaliśmy środki zainwestowane w produkcję, co na tamten czas to było 8-10 milionów, coś koło tego. Może lepiej, bo to zależy też znowu, jak się ten projekt liczy. Znowu, te liczby może, no dla mnie nie są znaczące. Chodzi o skalę, o zasięg i o to, co się dalej dzieje z tym tytułem. Czyli my praktycznie w tej chwili po blisko 2 latach zdecydowaliśmy się, po 1,5 roku, zdecydowaliśmy się wejść w partnerstwo z dużym graczem, z MyGames, i ten tytuł tak naprawdę w tej chwili przed tym tytułem, no, jest świetlana przyszłość. My tutaj mówimy o takiej wąskiej cezurze czasowej 2 lat, a tak na dobrą sprawę, jak popatrzy się w dzieje Farmu, to tak naprawdę w tym roku wypada 15-lecie waszej firmy, bo jak zdążyłem zauważyć na państwa stronie chociażby internetowej, wszystko się zaczęło w 2005 roku, był pan i dwójka kolegów, tylko niech pan powie, czy to była taka historia 3 maniaków gier, którzy zarywali noce, grając na przykład w Quake'a, i w pewnym momencie stwierdzili, że spróbują zrobić coś więcej swojego, czy geneza tej firmy jest troszkę inna? Geneza tej firmy jest troszkę inna, to znaczy tak, jeśli chodzi o maniaków, to z pewnością był to Wojtek i Kamil. Oni pracowali w czasie, w którym podjęliśmy decyzję o nowym podmiocie, no to pracowali wraz z Adrianem Chmielarzem w People Can Fly przy Painkillerze. Ale tak, z jednej strony częste pobyty w Warszawie, jazda tam i z powrotem, z drugiej strony ambicje własne skierowały ich na drogę myślenia o tym, że może warto jednak zrobić coś swojego. Ja w tamtym czasie byłem wydawcą magazynu 3D i dość dobrze znałem środowisko, jak i ludzi, technologię, i powiedzmy, może byłem trochę bardziej sprawny organizacyjnie od Kamila i Wojtka. Więc niejako połączyliśmy ich pasję z moim jakimś tam obyciem na rynku i udało się uruchomić podmiot. No to faktycznie, no to jest 15 lat temu. Powiedzmy, ten okres startu był zupełnie inny niż to, co się w tej chwili dzieje na rynku, czyli powiedzmy środki, którymi dysponowaliśmy, jak i wiara w ogóle w branżę, w game dev, no, była nieporównywalna. To znaczy, my w zasadzie przez pierwsze lata przez żaden podmiot nie spotkaliśmy się z poważnym traktowaniem. Znaczy, byliśmy traktowani jako, nie wiem, no, firma, która zajmuje się rzeczami niepoważnymi, które absolutnie nie niosą za sobą żadnego potencjału finansowego. Więc powiedzmy, te początki były bardzo trudne, bo to praktycznie były środki, niewielkie środki, jakie mieliśmy. No i praca, no dla nas, no to była praca też bez wynagrodzenia. Więc to tak długi czas, dość długo, zanim w ogóle potem robiliśmy jakieś tam zlecenia po to, żeby utrzymać zespół, po to, żeby wydać coś swojego, no to zarówno dla CD Projektu robiliśmy, jak i coś tam dla Techlandu, no więc jednocześnie robiliśmy swój projekt, to był Necrovision wtedy, ale żeby mieć w ogóle środki, kasę na to, żeby działać, no to wypożyczaliśmy swoje umiejętności, zdolności i robiliśmy zlecenia dla innych podmiotów. No to było do czasu właśnie Necrovision, bo jeszcze wcześniej był jeden projekt na DS-a, który udało się całkiem przyzwoicie spieniężyć. To znowu był oddech dla firmy przez parę miesięcy.
No a potem Necrovision i kontrakt z OneSea. Był Necrovision, Necrovision Last Company. No także potem to już się zaczęło, ale te początki, no tak zestawiając sobie w tej chwili możliwości rynku i w ogóle zaufanie rynku do tej branży, to jest kompletnie nieporównywalne. To jak pan myśli, bo na świecie przecież produkcja gier to od lat to jest potężna gałąź biznesu. Już nawet nie mówię show biznesu, ale ogólnie biznesu. Już nawet mówi się o wartości przewyższającej produkcję roczną filmów kinowych. Tak. To co się zadziało takiego pana zdaniem w Polsce, że właśnie deweloperzy przestali już być traktowani jak goście, którzy się czymś tam bawią, robią rzeczy niepoważne, że zaczynają być postrzegani jako poważni biznesmeni? Ja myślę, że tutaj no, grę odegrało sukcesy, takie spektakularne sukcesy CD Projektu, Techlandu, w pewnym okresie City Interactive ze Snajperem, więc to były takie liczby, które uzmysłowiły zarówno branży finansowej, jak i inwestorom indywidualnym, że tu naprawdę można na tym zarobić. Bo to już nie była mrzonka, czyli tu pojawiły się konkretne liczby, które rozbudzały niesamowicie wyobraźnię. No i to się też zbiegło z tym, że w 2005 czy 2002, no też udało nam się zaistnieć na New Connect. Nie 2012, przepraszam. 2000, no właśnie, 2000, właśnie. 2000, no tak, 2012. Bo New Connect... 2012, no. Dokładnie, New Connect, skoro już o tym rozmawiamy, to jest bardziej giełda właśnie dla nowych spółek, czy też takich spółek technologicznych, można powiedzieć. Czy myślał pan z perspektywy czasu, żeby wejść na duży parkiet? Tak, ale to nie jest samo w sobie, nie łechce nas to. To nie jest cel sam w sobie. Rozumiem. Dużo istotniejszym dla nas jest doprowadzenie projektów, nad którymi obecnie pracujemy, do takiego poziomu, żeby spółka odnotowała zadowalający zysk. Jeśli ten zysk będzie znacząco wyższy niż w tej chwili odnotowujemy, no to może będzie sens przejść na rynek główny. Nie stanowi to dla nas wartości samej w sobie. To zostawmy to, a wróćmy wobec tego troszkę jeszcze do dziejów Farmu. Z jakim zespołem zaczynaliście, jak ten zespół rósł i czy cały czas waszą bazą, główną kwaterą były Gliwice, czy myśleliście o tym, żeby się gdzieś rozwinąć, może poza Śląskiem? Poza Śląskiem nie, natomiast był krótki etap, kiedy prowadziliśmy dwa biura w Gliwicach i w Katowicach. Jednak nasze projekty w pewnym momencie uzyskały taką skalę, że komunikacyjnie uznaliśmy, że jest jednak korzystnie połączyć te dwa biura. No i też tak się stało. No to był taki epizod chyba 2-3 lat, kiedy odrębne biura były. Wojtek od strony produkcyjnej prowadził biuro w Gliwicach, Kamil Wilczyński w Katowicach. Ale to było, zdaje się, przy projekcie Deadfall, w którym już uznaliśmy, że te problemy komunikacyjne, które pojawiają się w zespole, który jest w dwóch miejscach, no, skłonił nas do tego, żebyśmy się jednak połączyli. Mhm. I to był, no, z perspektywy czasu, to był słuszny ruch. Aczkolwiek patrząc się na to znowu dzisiaj, gdzie ludzie pracują zdalnie, no to... To teraz ta siedziba nie ma większego znaczenia, co? No, bo ja myślę, że nie do końca. Myślę jednak, że ludzie muszą jednak pracować, być ze sobą. To jest jakaś okoliczność, która jest wymogiem czasu, chwili. Mhm. Ale ja nie bardzo sobie wyobrażam, że taki sposób pracy będzie trwały.
Być może zmieni się podejście, być może właśnie będziemy robić to w taki sposób, żeby nie wiem, 2-3 dni pracować zdalnie, 2-3 dni jednak spotykać się, bo to jest i wymiana myśli, a poza tym pozostaje kwestia nawet takiego no, zżycia się w zespole, swobodnej wymiany myśli. Niech pan powie, nad czym teraz pracujecie? No w tej chwili, tak jak mówię, to są dwa nasze sztandarowe projekty, czyli WW3 i Czarnobylite. To są tytuły zupełnie, zupełnie różne. Mhm. Ale to też no, poniekąd wpływa na jakąś tam higienę pracy. Czyli no, w przypadku ludzi, którzy pracują przy WW3, to już co niektórzy mają chyba 5 lat. O. Więc to już jest okres, który potrafi dać w kość. No, jeśli siedzi się stale przy jednym projekcie, to, no, no, to może być. Ta praca może już nie sprawiać takiej radości, jak przez pierwsze kilka lat. Mam tu takie pytanie, może troszkę filozoficzne, no, ale jak pan myśli, co się dzieje, co jakby decyduje o tym, że producenci, polscy producenci gier potrafią się przebić na świecie, ale to nie tylko zyskując uznanie na przykład gdzieś tam w branżowej prasie czy w branżowych mediach, ale rzeczywiście na box office potrafią się przebić, tytuły potrafią być sprzedawane w milionach kopii, a nie potrafią tego inni polscy producenci z biznesu tego rozrywkowego, typu filmowcy, typu muzycy. Oni oczywiście też w pewnych kręgach zyskują uznanie, ale to się nie przekłada na taki typowy sukces komercyjny. Co wy macie jako deweloperzy gier, takiego, że potraficie być na równi z waszymi rywalami, czy też konkurentami z zachodu? Myślę, że Polakom nigdy nie brakowało kreatywności i zapału do pracy. Myślę, że to jest podstawowy warunek do tego, żeby osiągnąć sukces. A poza tym nie, myślę, że tutaj zadziałała tak naprawdę taka chyba taki polski, nie wiem jak to określić, bo może inaczej. Polskie filmy, czy też inny rodzaj rozrywki mają już jednak pewien bagaż historyczny. I ludzie są kształceni według pewnych kanonów. Natomiast w przypadku gier nie ma czegoś takiego. Czyli ci ludzie są niczym nieograniczeni. Mają pełną swobodę wyboru, kreacji. To nie jest nic powiedziane, że to jest właściwe, a to jest niewłaściwe. Czego w teatrze i w filmie chyba nie ma, no bo jednak ten krąg kulturowy nabywa wiedzę, wykształcenie i to w pewien sposób też jakoś tam chyba ogranicza. Takie mam wrażenie. Czyli po prostu taka naleciałość polska, która siłą rzeczy towarzyszy twórcom na przykład filmu, tak, czy muzyki, nie jest tak jakby przyklejona do twórców gier. Wy bardziej potraficie też odczytać, rozumiem, gusta jakby potencjalnego odbiorcy z całego świata, bo myślicie bardziej uniwersalnymi kategoriami, tak? No tak. Właśnie nie ma tych zaszłości historycznych chyba, bo zarówno branża właśnie filmowa, jak i growa, no, nie można odmówić tej kreacji, tej umiejętności tworzenia. Natomiast branża growa no, jest rzucona na głęboką wodę. Nie, no, tu nie ma tematów tabu. Zresztą tytuły, które powstają, jednych oburzają, innych wprawiają w zakłopotanie, ale to się dzieje. Nie ma czegoś takiego, że tego nie wolno, tego się nie tyka. To potem rynek weryfikuje, czy to był właściwy ruch, czy nie, czy to się spodobało, czy się nie spodobało. Tak, a propos jeszcze planów na przyszłość. Mówi pan, że rozwijacie cały czas swoje dwa sztandarowe tytuły. Myślał pan też może o czymś takim, żeby zaangażować być może do produkcji gry jakiegoś twórcę polskiej literatury, jak to się dzieje w przypadku innych? Nam pomysłów nie brakuje.
I to tak naprawdę nie jest problemem pomysł na grę. Trudności pojawiają się w momencie, kiedy te wszystkie pomysły, które mamy w głowie, zaczynamy układać plan produkcji i zaczynamy widzieć, ile potrzeba czasu, ile kasy, jakich zasobów. Więc to raczej nie myślimy o tym, przynajmniej w tej chwili, przy tej liczbie właśnie pomysłów, które jeszcze mamy w głowie, z którymi chcemy wyjść dalej. Okej. Wobec tego, panie Robercie, to przede wszystkim dziękuję bardzo za rozmowę, spokojnej pracy, rozwijania dalej kreatywnych pomysłów. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.